No tak właśnie dzisiaj spotkaliśmy się w takim plenerze zimowym, ale dzisiaj zaczynamy całą akcję budowy 105 ekopunktów. Ekopunktów, który każdy będzie składał się z 5 pojemników półpodziemnych. Otrzymaliśmy na to 50% dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Z wniosków zostało złożonych 177 na te 105 punktów. Na razie formalności wszystkie zostały załatwione przez zarządców nieruchomości na 13 lokalizacji i cieszy mnie to, że dzisiaj spotykamy się na pierwszym montażu, który jest na terenie zarządzanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych. Myślę, że następne lokalizacje też będą na terenach Zarządu Budynków Mieszkalnych, ale nie przesądzamy o tym, bo też i w spółdzielniach i przez, na terenach, które są zarządzane przez innych zarządców. Zasada jest bardzo prosta, złożone są wnioski, wszyscy realizują projekty, nasz zespół opiniuje, które projekty mogą dalej być procedowane, rozważają Wydział Architektury, Nieruchomości, czy nie ma jakichś przeszkód prawnych, technicznych na to, żeby była ta lokalizacja, a później zarządca musi też wystąpić o pozwolenie na budowę, na taki, znaczy dokonać zgłoszenia, bo to na zgłoszenie jest, ale to też forma administracyjnego zezwolenia na realizację takiego przedsięwzięcia. W tym roku mamy zamiar zrealizować 70 takich ekopunktów, 35 w następnym roku, czyli w 2019. I to wyczerpie na razie program tych 105 punktów. Jak będziemy mieć sygnały, że sprawdza się, na pewno w następnych latach miasto będzie podejmowało działania, żeby większość osłon śmietnikowych, które bardzo często są no niestety w stanie bardzo złym, a też i sposób gromadzenia odpadów jest tam nieestetyczny i no, wielu mieszkańców, też i my widzimy, że należy to zmienić i takich punktów będziemy budować. No na pewno wszystkich punktów nie wymienimy, bo wszystkich tych punktów zbierania różnych, większych, mniejszych jest około 700 w Koszalinie. Także to te 105 punktów to jest no, łatwo policzyć jakaś tam część. Często te punkty zastąpią kilka punktów. Tu akurat jest akurat taka nieruchomość, że ten budynek jest jeden, ale też w planach miasta jest miejsce tutaj, żeby postawić drugi budynek i myślę, że wcześniej czy później zostanie on zrealizowany. W zabudowie takiej śródmiejskiej, gęstej zabudowie, ale też i w spółdzielniach, gdzie przy lesie, na skarpie, nasz dom, to te punkty będą obsługiwały więcej budynków niż jeden, także być może taka była idea w ogóle, żeby likwidować jeden, dwa, trzy punkty, te osłony śmietnikowe, różnie nazywane osłony, altanki, żeby taki punkt zastępował. No jest to krok, myślę, w takim kierunku, że jak będzie ładnie, estetycznie, to i mieszkańcy też będą chcieli, żeby było dalej ładnie, estetycznie i być może będą prawidłowo te odpady wyrzucali, nie będzie takiego rzucania gdzieś na ziemię. Często ludzie mają opory, żeby wejść w taką osłonę śmietnikową, jak już ktoś tam wyrzuci nie do śmietnika, tylko na ziemię, no to wszyscy zaczynają się dorzucać i myślę, że ten sposób zbierania odpadów no, poprawi tą estetykę, higienę i w ogóle bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców. Patrząc inne, no wiemy, że w Szczecinku zostało to zrealizowane, w innych miastach tych pojemników też tych takich punktów zostało zrealizowane. No i z informacji uzyskiwanych wszędzie jest no, jakby pozytywny odbiór i pozytywne doświadczenia z funkcjonowania tego typu pojemników. Koszty się w żaden sposób nie przełożą na mieszkańców. Oczywiście, że w pewnym części mieszkańcy finansują to, dlatego że z opłaty śmieciowej połowa kosztów tych pojemników zostanie zapłacona. To nie spowoduje wzrostu tej opłaty, tylko poprzez to, że selektywna zbiórka momentami była
lepiej poprowadzona, odpadów troszeczkę mniej było niż szacowaliśmy z lat poprzednich i udało się wygospodarować małą nadwyżkę wpływów nad kosztami, dokładając z budżetu miasta też pewną kwotę do tego projektu, udało się go zrealizować.